Identyfikator podmiotu SCP-016. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-016 przybywa w pokoju 5x5x5 metrów, przechowywany w temperaturze nieprzekraczającej 0 stopni Celsjusza. SCP-016 pozostaje w szalce Petriego, chyba że inne polecenie zostanie wydane przez pracownika z upoważnieniem poziomu 4 lub O5. Pełna dokumentacja eksperymentów z SCP-016 musi zostać przedstawiona przed i po zbadaniu próbek oraz duplikatów SCP-016. Niezastosowanie się do tych procedur będzie prowadzić do zwolnienia lub przeniesienia odpowiednich pracowników do klasy D. Tylko upoważnieni pracownicy mogą otrzymać pozwolenie na pozyskiwanie próbek i eksperymentować z SCP-016 w ramach regulaminu rozpowszechniania BCL5. Jeżeli epidemia wystąpi pomimo zastosowania wspomnianych procedur, zarządca jest zobowiązany wykonać procedurę zamknięcia kod Sigma oraz opracować plan zabezpieczenia. Zainfekowany personel ma zostać odkażony na miejscu przez siły bezpieczeństwa Mission Oriented Protective Posture MOPP, posiadające wyposażenie antybiologiczne i antychemiczne. Jeżeli infekcja będzie trwała dłużej niż 48 godzin, należy zdetonować lokalny ładunek jądrowy. Zabroniona jest ewakuacja pracowników przebywających wówczas w pobliżu obiektu. SCP-016 wykazał, że potrafi przeżyć do 6 godzin we krwi, a także kilka minut w powietrzu. Intensywne promieniowanie ultrafioletowe i wysokie stężenie wybielacza wykazały zadowalającą skuteczność w sterylizacji materiałów nieorganicznych. Opis. SCP-016 to krwiopochodny patogen uzyskany od pracownika w kopalni w... który został ranny podczas pracy na głębokim chodniku. Wspomniana rana powstała przez skażony pył węglowy z kopalni, choć pojawiła się sugestia, iż pracownik mógł zostać zainfekowany przez nieaktywne zarodniki. W ciągu następnych kilku dni SCP-016 zainfekował pozostałych pracowników z miasteczka górniczego, jak również wszystkich członków sztabu kryzysowego Centrum Zwalczania Chorób, wysłanych, by opanować epidemię. Personel fundacji przejął dowodzenie i zneutralizował zainfekowane osoby. Zainfekowani pacjenci zostali poddani kwarantannie, a kopalnię, w której doszło do infekcji, zniszczono za pomocą ładunków wybuchowych. Okres inkubacji SCP-016 trwa od 24 godzin do 2 lat, w zależności od liczby znajdujących się w jego obszarze osób. Pierwsze objawy mogą być podobne do objawów przeziębienia, którymi są swąd oczu, katar, kaszel i boleści. Faza druga rozpoczyna się w przeciągu 48 godzin i składa się z kontrolowanej gorączki krwotocznej, ponieważ organizm produkuje niewystarczającą objętość krwi, aby ją utlenić w płucach, tworząc efekt puszki aerozolu. Podczas fazy trzeciej organizm nosiciela zaczyna pękać, a on sam krwawić. Krew wydobywa się z każdego otworu ciała, m.in. nosa, kanalików łzowych, odbytu, porów w skórze, ust cewki moczowej i, w przypadku kobiety, pochwy. Ciśnienie krwi wzrasta w nadzwyczajnym tempie podczas stadium końcowego. Zarażeni wymiotują krwią na odległość nawet 5 metrów. Jeżeli nosiciel przetrwa niemal całkowite wykrwawienie, patogen zostaje uśpiony po raz kolejny i powróci do fazy inkubacji. SCP-016 od innych odmian gorączki krwotocznej Ebola, jak i Marburgu, odróżnia jego niezwykła reakcja na stres. Jeżeli zarażony odczuwa wzmożony stres, np. kryzys zagrażający życiu, patogen będzie mutował do formy neretrowirusa, zmieniając taktykę przetrwalnikową i szybko rozmnażając się w DNA nosiciela. Obiekt będzie wówczas także stymulował szybki podział komórek.
Główna przemiana fizjologiczna występuje w ciągu pierwszych 24 godzin. Przy pełnym zdrowiu fizycznym występuje w przeciągu 2 tygodni. W większości osobnicy nie przeżywają procesu ze względu na wysokie zniszczenia dokonywane w organizmie. Interesującym efektem ubocznym transformacji jest maksymalne wzmożenie wrażenia pragnienia. Uważa się, że może to być próba maksymalizacji rozprzestrzeniania się wirusa w sposób podobny do wścieklizny. Z drugiej strony osoby, które przechodzą transformację ciała, nie wydają się wykazywać właściwości krwotocznych SCP-016. Ale jednak osoby zakażone przez przekształconych nosicieli będą nadal podlegały normalnemu procesowi infekowania przez SCP-016.